Dobra, czy my zaczynamy? Mam zrobić klapsa? O Jezus, jak to bolało. Oh, dobrze. Dobra, napiję się szczółkę. Pogram trochę na czas. Wow. Długo zastanawiałam się, jak zacznę ten film. Więc może się po prostu przywitam. Hej, tu Karolina. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Nie sądziłam, że to właśnie teraz ponownie wrócę do Was w takiej formie, ale zupełnie nie zniknęłam, bo przecież podcasty pojawiały się każdego tygodnia przez ostatnie miesiące, a nawet lata. W każdym razie dzisiaj mam dla Was Q&A, czyli film z serii pytań i odpowiedzi, który będzie w całości poświęcony mojej podróży do Kalifornii. I dodam jako dygresję, że to jest dla mnie bardzo dziwna sytuacja teraz, bo jestem przyzwyczajona do tego, że nagrywam solówki, gadam bardzo, bardzo długo i płynnie i bardzo to lubię, ale w momencie, kiedy wchodzi ten czynnik kamery, to naprawdę włącza się we mnie zupełnie, zupełnie inny tryb. Muszę też pamiętać, żeby nie wiem, się uśmiechać i może nie być taka zamrożona w jednym punkcie, jak przy nagrywaniu podcastów. W każdym razie, dzisiaj porozmawiamy o Kalifornii. Słuchajcie, tak się cieszę, że wpadłam na to, żeby ten film nagrać, bo przygotowując się poniekąd do tego filmiku, choć pytań nie czytałam, tylko raz na nie rzuciłam okiem, chciałabym, żeby to było jak najbardziej spontaniczne, zaczęłam przyglądać sobie zdjęcia z podróży, a byłam tam w styczniu, czyli teraz mamy kwiecień, to było 3 miesiące temu i mogłam jakby ponownie przeżyć te wszystkie rzeczy, więc nie wiem, strasznie się cieszę i mam teraz takie miłe uczucie, jakbym dopiero co tam była i z ogromną, ogromną przyjemnością po prostu o tym poopowiadam. W ogóle mam wrażenie, że ja bym mogła nagrywać filmik z każdego dnia w Kalifornii, bo tam się tyle działo i byłam tak pełna inspiracji, różnych doznań, że chętnie bym relacjonowała wszystko. Czy to jest właśnie taka mała sugestia, że to się nadaje na vlogowanie? Bardzo możliwe, ale czy ja to wezmę sobie do serca? Pewnie jeszcze nie. Ale zobaczymy, zobaczymy, bo sam fakt, że się zrodziło, to już coś mówi. Także słuchajcie, mam przygotowane pytania, których nie układałam ja, więc będę tak w miarę zaskoczona. One są, z tego co wiem, ułożone powiedzmy tak tematycznie, więc tematy będą płynnie przepływały. I co? Ja jestem znana z tego, w sensie w moim życiu, że lubię wypowiadać się spontanicznie i nie lubię być za bardzo właśnie przygotowana, bo jak już myślałam o tych dzisiejszych nagraniach na przykład, to parę tygodni temu układałam sobie w głowie cały scenariusz tego, jak będzie wyglądał wstęp, po czym stwierdziłam, nie, zgaś tę myśl, po prostu to zrób. Nie wiem, czemu robię takie tak zwane z igły widły z tego dzisiejszego spotkania naszego, ale no umówmy się, jednak rok i 4 miesiące bez takich filmików zasiadanych to jest rzecz, to jest jakaś rzecz. No dobrze, ale przechodzimy do Kalifornii. Ja byłam w Stanach, słuchajcie, w styczniu. To był mój drugi wyjazd i nazywam to filmem o Kalifornii, bo tam spędziłam większość czasu, pomimo że miałam też mały epizod kilkunastogodzinny z Nowym Jorkiem, o którym również mógłby powstać osobny film, bo tych wrażeń było bardzo dużo. Ale stwierdziłam, że skupimy się tutaj na Kalifornii i nie wiem, czy to wspomniałam, ale wy zadawaliście mi pytania na Instagramie. Więc lećcie tam, jeżeli macie ochotę właśnie uczestniczyć w powstawaniu takich materiałów, i stamtąd te pytania były po prostu wyselekcjonowane. No już teraz wiem, że podstawową różnicą między YouTube'em a podcastem jest to, że podcast może trwać godzinę, a film na YouTube ma być krótki, więc dlatego mówię tak super szybko i zjadam słowa, bo będę postaram się opowiadać sprawnie i ciekawie. Dobrze, pierwsze pytanie. Czy planowałaś tą podróż, czy też pojechałaś spontanicznie? Ja, jako że mam w tyle nagrania Palo Santo i Kamienie, to mogę zacząć w ogóle od takiej małej dygresji, że siedziałam sobie któregoś dnia, to chyba było na koniec listopada, tak mi się wydaje, bardzo możliwe, nie pamiętam, w medytacji i od kilku dni myślałam sobie, że super byłoby zaplanować jakąś podróż na przełomie roku i przyszło do mnie właśnie, że leć to Los Angeles. Dokładnie tak. Także przemówiła moja podświadomość, moje ukryte pragnienia. No nie ukrywam, że po
prostu Kalifornia to jest takie miejsce, które woła mnie od lat, w którym byłam teraz właśnie drugi raz i chyba ono będzie mnie tak zapraszać regularnie. Także zaplanowałam tę podróż z chyba miesięcznym wyprzedzeniem. Można to uznać za spontaniczną decyzję, ale oczywiście nie ukrywam, że była ona uwarunkowana tym, że moja przyjaciółka tam mieszka i po prostu ona mnie tam zaprosiła, co było pięknie zsynchronizowane właśnie z tym moim oświeceniem, że właśnie tam chcę spędzić styczeń. Więc pojechałam właśnie do mojej przyjaciółki i pojechałam tam na Sylwestra i na pierwsze tygodnie nowego roku. Także byłam tam 3,5 tygodnia. Drugie pytanie to jest, jakimi liniami leciałaś? Ja kupowałam bilety na stronie LOTU i leciałam do Nowego Jorku lotem, a potem leciałam z Nowego Jorku do San Diego Alaskan Airlines. Bardzo nie polecam, które po prostu są w partnerstwie z LOTem i organizują, oferują tego typu rejsy. Ogólnie, gdybym miała polecać, to rekomendowałabym lecieć bezpośrednio z Warszawy do Los Angeles LOTem, ale akurat wtedy te bilety były w jakichś kosmicznych cenach. I jest trzecie pytanie, które jest bardzo ogólne, ale mogłabym na nie odpowiadać przez film, bo brzmi ono, jak się tam czułaś? I nie sposób tego opisać. Myślę, że teraz z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że czułam się wspaniale, ale to nie znaczy, że miałam cały czas dobry humor i wszystko było super. Dla mnie Kalifornia to jest takie miejsce, które mocno mnie skłania do refleksji. Nie wiem dlaczego, przytrafiam się tam dużo przedziwnych rzeczy. Zarówno takich dobrych, jak i takich trochę złych, ale to nie oznacza, że ja traktuję to doświadczenie jako coś negatywnego, tylko bardzo, jako takie bardzo pouczające chwile. Także czułam się świetnie i chyba takim czołowym uczuciem była taka inspiracja i refleksja. Czy to brzmi, przekonuje Was to? Ja myślę, że zostawiam tutaj już wielu kropek. No i teraz pytanie, które mnie po prostu... Co, odłożę sobie tę wodę. Pytanie, które mnie rozczuliło, wzruszyło, i tak bardzo się z nim utożsamiam. Czyli, czy w Kalifornii jest jak na filmach? Kolejny temat rzeka, bo ja właśnie przez filmy tak strasznie chciałam jechać do tej Kalifornii i bardzo chciałam zderzyć swoje wyobrażenie o tym miejscu z rzeczywistością. I odpowiedź brzmi i tak, i nie. Bo moim zdaniem, jeżeli chcemy, żeby coś wyglądało tak jak z filmu, jeżeli chcemy, nie wiem, poprowadzić swoje życie czy jakąś swoją podróż w taki właśnie filmowy sposób, to wszystko jest do wykonania. Ale jeżeli mamy jakieś konkretne oczekiwania względem konkretnego miejsca i mamy gotowy scenariusz, jak ma wyglądać nasza podróż, to jest duża szansa na rozczarowanie. I jeszcze przyszło mi do głowy trzecie pytanie. Zależy, na jakim filmie? Bo myślę, że w Los Angeles powstały przeróżne filmy, więc prawdopodobnie jest jak na filmach. Czy to będzie horror, czy to będzie komedia romantyczna, słuchajcie, to ten scenariusz napisze wasze życie. Ale ogólnie uważam, że jest to miejsce magiczne, wiem to, przytrafiły mi się tak crazy historie w Kalifornii, o których też może kiedyś opowiem. Może opowiedziałam przy poprzedniej mojej relacji sprzed półtora roku, kiedy nagrałam o tym podcasty. Ale naprawdę ja rozumiem to, że ludzie tam jeżdżą spełniać swoje marzenia, bo tam się naprawdę dzieją takie rzeczy, że po prostu wow, mind blown. W jaką porę roku polecasz się tam wybrać? Słuchajcie, no ja byłam w listopadzie i w styczniu. Uważam, że to są okej momenty, no bo wtedy rzeczywiście w Polsce jest bardzo, bardzo brzydko, ale też w Kalifornii nie jest jakoś mega upalnie w tym czasie, więc to będzie tak między 15 w Kalifornii Południowej. Zaznaczmy, ja byłam w południowej Kalifornii teraz i o tym mówię pod kątem pogody, bo na przykład w północnej Kalifornii, w San Francisco, gdzie byłam poprzednim razem, tam jest po prostu zimno. Ale teraz właśnie listopad, styczeń, 15 stopni, może być też 30 stopni, więc tutaj to się bardzo różni. Raczej bym nie polecała jechać w wakacje, bo są straszne upały. Ale myślę, że taka wczesna wiosna, jesień to są najprzyjemniejsze momenty. Kolejne pytanie. Jacy są ludzie w Kalifornii? Czy łatwo nawiązać z nimi znajomość? Kocham generalizację, ale trochę czuję taką rezerwę, żeby tutaj zabierać głos przy tym pytaniu. Ogólnie powiedziałabym, że ludzie w Kalifornii są bardzo optymistyczni, zadowoleni, mili. Mój wujek, który tam mieszka od bardzo, bardzo, bardzo wielu lat,
mówi, że to, co go urzeka w tym miejscu, to, że jest wszechobecna taka happy vibe, że ludzie raczej chcą, żeby było miło i są wobec siebie bardzo, bardzo serdeczni. Więc tak, wydaje mi się, że łatwo jest nawiązać jakąkolwiek konwersację. Ludzie są otwarci, ale czy nawiązanie znajomości, zrozumieniu, przyjaźni i rzeczywiście spędzaniu razem czasu, czy to jest takie łatwe? Nie wiem, raczej powiedziałabym, że niekoniecznie, ale z drugiej strony też trafiłam na osoby, które przy pierwszym poznaniu skradły moje serce z wzajemnością. Po prostu robiliśmy razem bardzo miłe rzeczy i czułam, że mamy bardzo bliską więź bardzo szybko. Także myślę, że jeżeli jesteśmy otwarci, to znajdziemy w każdym miejscu na świecie osobę, która od razu się z nami zaprzyjaźni. Ale podsumowując, tak, myślę, że łatwo jest nawiązać interakcję, a czy bliższą znajomość, to myślę, że jest kwestia bardzo indywidualna. Czy bez samochodu w Kalifornii to ani rusz? Słuchajcie, no ja byłam dwa razy i za każdym razem byłam bez samochodu i za każdym razem był rusz, ale może dlatego, że otaczałam się ludźmi z samochodami. Z tym, że za pierwszym razem w LA jeździłam autobusami. I to jest wykonalne, to jest bardzo niepopularna w ogóle koncepcja i wiele osób boi się transportu publicznego w tym mieście, jest on dosyć słabo zorganizowany i też jeżdżą tam ludzie, którzy mogą budzić jakiś nasz niepokój. Więc ogólnie raczej powiedziałabym, wypożyczcie auto, bo wtedy jest najwygodniej i możecie zobaczyć więcej rzeczy. To jest fakt, że po prostu w Kalifornii Południowej, no w Los Angeles i okolicy ciężko jest gdziekolwiek łazić, bo wszystkie miejsca są od siebie dosyć mocno oddalone. Czy w USA, szczególnie w LA, czuć ten surferski vibe? Tak, myślę, że tak. Zależy oczywiście, w jakim jesteśmy miejscu. Nie wiem, na przykład w Huntington Beach, czy w Newport Beach, czy w Santa Monica, czy w Venice. Na pewno znajdziemy bardzo dużo takich miejscówek surferskich. Tak, myślę, że tak. Szczególnie to widać też po knajpach, po wystroju. Jest. Odpowiedź brzmi tak. Okej, okay, no to teraz z chillu w powagę, czyli bezdomność. Czy była dla Ciebie odczuwalna? Temat bezdomności w Stanach, no to jest bardzo gruba rzecz, poważna, straszna. Ja chyba też o tym wspominałam w jakimś podcaście z zeszłego roku. No to jest takie zderzenie z rzeczywistością, którego się nie da uniknąć, ale które jest bardzo twarde. I tutaj widzimy ogromny kontrast między Stanami a szeroko pojętą Europą, choć wiem, że w Europie też to się zmienia. No i nie sposób przymknąć na to oko. Ja mieszkając teraz w Newport Beach byłam trochę w takiej bańce dobrobytu, no i tam rzeczywiście mało jest takiego zjawiska jak bezdomność, ale wystarczy pojechać nawet do San Diego, które też jest super miejscem, bardzo polecam, bo tam też byłam właśnie teraz przez kilka dni. To już widzimy w wielu miejscach po prostu serię namiotów, w których mieszkają osoby bezdomne. No Los Angeles to jest jakby next level. W takich miejscach jak, nie wiem, dworce, to się bardzo rzuca w oczy i jest to po prostu mega przygnębiający widok i to też pokazuje, jak tragiczny jest system opieki społecznej w Stanach Zjednoczonych, dlatego uważam, że jest to kraj nie do życia, spoilerując prawdopodobnie jedno z pytań. Ale no San Francisco tak samo, to jest w ogóle coś chyba na jeszcze wyższym poziomie niż w Los Angeles. No w Los Angeles okolice downtown, tam też jest taka właśnie sytuacja, że wystarczy iść jedną przecznicę za daleko i lądujemy w takim miasteczku osób bezdomnych, to się chyba nazywa Skid Row. Jest to straszne, jest to straszny widok i polecam sobie nawet o tym poczytać, jeżeli Was to jakoś ciekawi, bo z innych stanów są wysyłani ludzie w autokarach do Kalifornii po to, żeby byli bezdomni w Kalifornii, bez lepsza pogoda, więc jest większa szansa na to, że przeżyją. Także dramat. No i cudowne pytanie, słuchajcie. Czy czułaś się tam bezpiecznie? No to jest bardzo duży problem, mój osobisty z pobytem w Stanach, bo widzę ogromną różnicę między tym, jak czuję się na ulicach Polski, tak, uważam, że Polska jest bezpiecznym krajem, na ulicach Polski czy jakichkolwiek praktycznie europejskich miast w tym przypadku, versus USA, kwestia przestępczości, no to jest niebo a ziemia, tak, jakby Stany są niebezpiecznym krajem i normalną rzeczą jest to, że ktoś Ci mówi, że na jego ulicy, czy tam, nie wiem, ulicę dalej znaleziono ciało, albo pani stała w kolejce na pocztę i ktoś ją dźgnął nożem, bo stał w kolejce, jakby to są takie historie, które nie mieszczą mi się w głowie i naprawdę sprawiają, że doceniam to, w jak bezpiecznym świecie mieszkam tutaj. Tutaj, mając na myśli Europę,
Mi nigdy personalnie nie przytrafiło się nic złego, na szczęście, będąc w Stanach, ale uważam, że trzeba bardzo być ostrożnym, gdzie się chodzi i o jakiej porze. I dam taki przykład, teraz byłam na dworcu w Los Angeles i jechałam sobie pociągiem właśnie do Newport o 18 po południu, co prawda było już ciemno, ale osoby, które były na dworcu, no ja się czułam bardzo nieswojo, w sensie było tam mnóstwo bezdomnych osób, które wyglądały na chore psychicznie, także po prostu trzeba uważać na kwestie bezpieczeństwa, no i może docenić to, skąd się przybywa. Czy nie byłaś przerażona cenami? Ponoć strasznie poszły w górę. Ja byłam przerażona cenami zarówno za pierwszym razem, jak i za drugim razem, więc nie odczułam jakoś bardzo tego, że one poszły w górę, bo po prostu ten kontrast między Polską a Kalifornią jest tak duży zawsze, że u nas też poszły w górę i tam też poszły w górę, ale tam jest jednak na maksa drogo. Ale byłam po prostu na to przygotowana psychicznie, z tym, że powiem szczerze, no dania główne w takiej zwykłej, fajnej restauracji za $30 to jest coś, co naprawdę budzi we mnie właśnie taki dziwny uśmiech, że nie wiem, jakby akceptuję to, ale mam wrażenie, że to jest taki żart. No i wino, lampka wina, która kosztuje $14, to też jest takie dziwne zjawisko. Oprócz tego, tak, myślę, że ceny jedzenia to jest ta kwestia, która mnie najbardziej tutaj uderzyła. Na pewno ceny wynajmu są bardzo wysokie, ale ja miałam taką sytuację zarówno wtedy, jak i teraz, że przez większość czasu mieszkałam, no prawie przez cały czas mieszkałam u moich znajomych, także to była ogromna, ogromna oszczędność. Ale wydaje mi się, że patrząc na Airbnb, nawet kiedy byłyśmy w Joshua Tree, właśnie z moją przyjaciółką Dagmarą, to zapłaciłyśmy chyba, mogę dać jako przykład, zapłaciłyśmy chyba 130 dolarów, $120 za noc w namiocie. To była najtańsza opcja. Pozdrawiam. Jak oceniasz kalifornijskie podejście do wellnessu? No to też jest taki temat, który dużo mi daje do myślenia, bo Kalifornia jest dla mnie taką kolebką wellnessu. Tam rodzą się wszystkie trendy i jest to miejsce niesamowicie inspirujące, ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że często ten wellness jest może nie do końca taki autentyczny, jakbyśmy sobie tego życzyli, że to jest pewien trend. Nadal uważam, że jest to fajne miejsce, żeby się zainspirować, poznać nowinki, najnowsze produkty i nie wiem, rytuały. Dla mnie to jest coś niesamowicie ciekawego, ale ten światek jest nadal też po prostu jakąś taką komercyjną bańką, więc może nie ma co się tym tak jakoś strasznie zachwycać. Czy zauważyłam tam nowe trendy, na przykład żywieniowe? Totalnie tak. No właśnie dokładnie co powiedziałam. Teraz, jeśli chodzi o wellness, jakieś rzeczy typu sauny domowe, czy tutaj właśnie pytanie jest o trendy żywieniowe. Tak, nagrałam podcast na początku roku z Małgosią Mintą o trendach żywieniowych. To te trendy jakby w Kalifornii, to one są już od paru lat obecne i mają się świetnie, typu, nie wiem, jakieś super fajne napoje bezalkoholowe, które przypominają bardzo ekskluzywne alkohole, ale są infuzowane różnymi tonikami i ziołami. Także wszystko to, o czym mówiłyśmy, tam rzeczywiście jest. Kwestie designu, kwestie brandingu, po prostu wchodząc do kawiarni widzimy taki powiew świeżości właśnie w kontekście urządzania wnętrz czy produktów, etykiet produktów. No, dla mnie to było fascynujące, więc tak jak powiedziałam, to jest moje top inspiracja światowa, to po prostu jest Kalifornia. Tip ułatwiający życie w Stanach. Bardzo to pytanie mnie zastanawia, bo ja totalnie nie żyłam w Stanach, więc nawet nie wiem, ale taka przewrotna odpowiedź, która przyszła mi do głowy, to, że najlepszy tip to, żeby tam po prostu nie żyć, żeby tam po prostu sobie przyjeżdżać, bo myślę, że gdybyśmy mieli się tam przeprowadzać, plus w ogóle przeprowadzić się do Stanów, nie jest wcale tak prosto, no bo trzeba mieć zieloną kartę lub obywatelstwo, więc o, tip, znaleźć męża, dziękuję. Muszę coś dodać, znalezienie męża też wcale nie jest takie proste, dlatego że jeżeli chcemy dostać zieloną kartę na podstawie ślubu, to kosztuje dziesiątki tysięcy dolarów i trwa lata i trzeba na przykład wyjechać ze Stanów na rok, żeby móc potem tam wrócić. No to tak tylko, gdyby ktoś miał taki super plan. Ulubiona kawiarnia, więc z tego pobytu, co był teraz, pierwszy to będzie Communal Coffee w San Diego. To było pierwsze miejsce, do którego przyszłam dzień po powrocie, po przylocie zasadniczo. Jestem zakochana, wszystko tam jest wspaniałe. Najlepsza kawa czarna, jaką w życiu piłam, przeżywała, po prostu, nie wiem, kocham, piękne, cudowne, musi tam jechać.
I jeśli chodzi o Newport Beach, w którym spędziłam najwięcej czasu, to tam najbardziej polecam... O Boże, zapomniałam, jak się nazywało. Daydream. Tak, Daydream. Daydream, wspaniałe miejsce. I tam jest taki surferski vibe, słuchajcie, że można jakby poczuć od razu tylko w tej, zostając tam w tej kawiarni. Ulubiona knajpa i restauracja. Super ciężkie pytanie, bo gastro jest mega rozwinięte w Kalifornii i też warto powiedzieć, że tam jest mnóstwo beznadziejnych, okropnych, strasznych, brzydkich, niedobrych, niezdrowych, fast foodowych miejsc, ale jest taka mała grupka perełek i te perełki to już jest coś wspaniałego. I ja sobie nawet zrobiłam specjalnie screen na tych miejsc, żebym niczego nie pominęła. A, no tak, no to moją ulubioną restauracją, słuchajcie, jest supermarket, który nazywa się Air One. I to jest miejsce, do którego ja bym mogła chodzić po prostu niczym do galerii sztuki i spędzać tam popołudnia, bo to jest taki fantastyczny supermarket z zdrowym jedzeniem, który ma też taką swoją część barowo-restauracyjną. I jest ona po prostu przepyszna, przysmaczna, zdrowa, z najlepszej jakości produktów, absurdalnie droga, ale jako ciekawostka polecam. I takie drugie miejsce, do którego też lubię wracać i no będę wracać, to jest Crossroads Kitchen. To jest w pełni wegańska knajpa, taka bardziej elegancka, gdzie widziałam znanego aktora i znaną aktorkę, więc jakby to jest takie miejsce, gdzie można poszukać znanych ludzi. I co jeszcze fajne miejsce, to jest taka knajpa Seabirds i mówię o niej dlatego, że ona też jest wegańska i to jest w ogóle sieć, więc można to znaleźć w kilku miejscach w Kalifornii. I chyba kolejne pytanie z tego, co pamiętam, już do nich wracam, to jest najlepsze danie i właśnie najlepsze dania, tak smakowo wydaje mi się, że właśnie jadłam w tym Seabirds i patrzę na nie teraz, bo to były enchilady i to były jakieś też makaron muszle z cudownym nadzieniem z sosem. Ja nie pamiętam, co tam było dokładnie, ale tam było jakieś cudowne ala serowo, nerkowcowe, wiecie, sosikowe, pyszne, zapieczone rzeczy. Do tego były grillowane, brokuły, jakieś cudowne sałatki. Naprawdę to było boskie. Ale danie, o którym Wam chciałam powiedzieć właśnie z tego Crossroads Kitchen, to jest anegdota życia, żeby nie zamawiać dań, przy których nie ma ceny. Ponieważ koło ceny było napisane MP i to znaczy Marketplace, a był to makaron z truflami. I można było się zastanowić, jakby, skoro są trufle i nie mają ceny, to może będą bardzo drogie. Ale patrząc na inne ceny w tej karcie, stwierdziłam, dobra, no nie może być to jakoś tak mega, mega droższe niż inne rzeczy. Tak obstawiałam, że no w najgorszym wypadku nas skasują za to z $30. No więc to było tak po dwa duże kęsy na osobę, byłyśmy tam we dwie. Nie było jakieś wybitne w smaku. I zapłaciłyśmy za to danie $55. Więc takie rzeczy. Ale też słyszałam, że w jednej z warszawskich restauracji kasują podobnie za makaron z truflami. Jak ktoś wie, to wie. Największe odkrycie. To jest bardzo trudne pytanie. Ja nie wiem, jak mam na nie odpowiedzieć, bo to największe odkrycie o sobie, kulinarne. Tam było mnóstwo odkryć. Ja mam wrażenie, że tam codziennie coś odkrywałam, więc chyba nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, ale wydaje mi się, że odpowiadając na kolejne, bo trochę sobie już przeczytałam, będzie mi łatwiej nakreślić Wam, jakie tam rzeczy fajne poodkrywałam. Mini rutyna wyjazdu. To jest ciekawe, bo ja w sumie za każdym razem, jak wyjeżdżam, to staram się zabrać ze sobą swoją rutynę, szczególnie, że też podróżuję zwykle na jakiś dłuższy czas i ważne jest dla mnie to, żeby łatwo wejść w taki tryb życia i się tak zadomowić w danym miejscu, więc na pewno moją rutyną było wiele podobnych rzeczy, które robię w mieszkaniu u siebie, czyli pukanie ust olejem, ciepła woda, jakieś poranne pisanie i codziennie w Stanach rzeczywiście robiłam sobie taką dłuższą medytację i każdego dnia znajdowałam przerwę na taką 20-minutową jogę i to sprawiało, że mój dzień był taki w miarę ustrukturyzowany, bo oprócz tego to po prostu właśnie restauracje, spacery i jakieś wypady, zachody słońca. O, to była moja duża rutyna. Moją rutyną na pewno było to, że jak najczęściej chciałam łapać zachody słońca i to jest, uwaga, uwaga, moje jedno z największych odkryć, że to jest wspaniały przywilej móc mieszkać w miejscu, gdzie możesz po pracy czy po czymkolwiek się zajmujesz po prostu pojechać sobie na plażę, nie wiem, nad jezioro, na wzgórze, do parku, gdzie widzisz zachodzące słońce, gdzie widzisz horyzont i to było coś absolutnie magicznego. Kolejne pytanie to produktowy ulubieniec wyjazdu.
Też zastanawiałam się, czy chodzi bardziej o produkt, który odkryłam na miejscu, czy o produkt, który wzięłam ze sobą, ale mogę Wam powiedzieć, to może być w ogóle jakieś niepopularne, że moim dużym odkryciem była kombucha, która jest alkoholowa. Bo stwierdziłam, że dla osób, które nie lubią piwa i w sumie ja właśnie z jakichś takich drinkowych tematów to lubią tylko wino, to taka kombucha z małym procentem jest takim bardzo dobrym rozwiązaniem na jakąś imprezkę. I właśnie tą kombuczą, którą w ogóle chciałam ją stestować, bo słuchałam w jakichś podcastach o tej firmie, to jest kombucha Juneshine i ona jest przepyszna i nie jest za słodka i ona ma 6% alkoholu. Boże, nie spodziewałam się, że polecę drina jako odkrycie. Ale jest też taki produkt, jeżeli słuchajcie, jesteście w Kalifornii, to ja to odkryłam poprzednim razem, ale teraz prawie sobie to kupiłam, ale wiecie co, pożałowałam, bo stwierdziłam, że mam za dużo kosmetyków, to jest Everyday Oil. To jest taki olejek do twarzy, który można używać po prostu pielęgnacyjnie, nie wiem, pod krem, ale można też używać do makijażu, ja tak robiłam. To jest olejek, który zawiera w sobie bardzo dużo tak zwanych essential oils, czyli tych terapeutycznej klasy olejków eterycznych. On pachnie przepięknie, jest najwyższej jakości i można go dostać w tych wszystkich cudownych butikach, których jest napęczki w Kalifornii. Także to jest na pewno takie moje duże odkrycie. Największy niematerialny zachwyt wyjazdu. Bez dwóch zdań to były wschody słońca w Joshua Tree. Bo to było to miejsce, o którym Wam mówiłam, że zapłaciłyśmy za namiot miliony monet. To był tak zwany glamping, czyli namioty pośrodku pustyni. Rzeczywiście to było na końcu wszystkiego, w ogóle za Joshua Tree, że nie było niczego wokół nas. I właściciel tego miejsca nam powiedział, że poleca wstać na wschód słońca. Pomyślałam sobie, nie, jakby nie, to się nie wydarzy. I słuchajcie, obudziłam się sama z siebie o 6:36. Nie obudziłam mojej przyjaciółki, wyszłam z namiotu, bo też jakby widziałam po prostu, że jest nieco jaśniej i zobaczyłam najcudowniejszy wschód słońca na ziemi, który był po prostu 360. Wokół mnie pustynia, góry, z jednej strony takie kolory bardziej głęboko purpurowe i niebieskie, z drugiej strony takie bardziej pomarańczowe i już takie wyblakło niebieskie. Coś niesamowitego, coś magicznego, tak, nie wiem, karmiącego duszę i też jego w ogóle patrzenie w wschodzące słońce jest bardzo takie uzdrawiające, relaksujące. I dlatego powiedziałam o tej 6:36, bo słuchajcie, kolejnego dnia, znowu bez budzika, też wstałam o 6:36, to ten wschód słońca i bardzo nie wiem, o co chodzi, ale ewidentnie Joshua Tree chciało, żebym zobaczyła te cudowne widoki i to był na pewno mój największy zachwyt. W ogóle większość moich zachwytów tam była niematerialna, to 100%, ale speaking of materialne, kolejne pytanie to, ile kosztował Cię cały wyjazd? Czy masz porównanie z innymi stanami? No więc jakby krótko odpowiem, nie wiem, ile mnie kosztował, ponieważ tego nie podliczałam, dlatego że jestem osobą bardzo nie-excelową, bardzo nieplanującą budżetu, nigdy taka nie byłam, ale przez to, że zatrzymałam się u mojej przyjaciółki, ten wyjazd był na pewno znacznie, nawet nie wiem, czy nie ponad połowę tańszy niż mógłby być dla osoby, która po prostu jedzie do Kalifornii i bukuje sobie tam zakwaterowanie, więc zdaję sobie sprawę z tego ogromnego po prostu przywileju i przez to Wam nie powiem. Natomiast jeśli chodzi o porównanie z innymi stanami, na pewno Kalifornia jest jednym z najdroższych stanów, szczególnie Kalifornia w tych miejscach. Newport Beach, w którym mieszkałam, to jest w Orange County, to jest jedno z najdroższych miast w ogóle w Kalifornii. Więc tam ceny wynajmu to jest w ogóle jakiś kosmos, tak samo w przypadku Los Angeles czy San Francisco, w którym byłam wcześniej, więc mam po prostu doświadczenie z najdroższych miejsc ever, tak samo ten mój przelot przez Nowy Jork, więc sądzę, że inne stany na pewno mogą nas wyjść taniej, ale żadnej kwoty Wam nie podam. I teraz takie jeszcze pytania bardziej filozoficzne, więc szykujcie się, że ten film potrwa jeszcze 2 godziny, czyli czy jest coś, co Cię tam zaskoczyło, a o tym nikt nie mówi. Wiecie co? Nie wiem, czy nikt nie mówi, ale mam wrażenie, że jest wiele takich wyidealizowanych miejsc wakacyjnych, o których my marzymy, żeby spędzić tam czas, żeby pojechać właśnie tak filmowo sobie pozwiedzać. Nikt nie mówi o tym, że Kalifornia tak naprawdę jest na maksa brzydka. Że w Stanach jest brzydko i badziewnie. Że Los Angeles jest super, ale Los Angeles jest pełne okropnych zabudowań, jest brudne, niebezpieczne, no niby się mówi tak, że jest dużo bezdomnych i że jest ta przestępczość, ale tam jest po prostu
tyle badziewia i tyle okropnych miejsc, okropnych kawiarni, okropnych sklepów, strasznych restauracji, że te miejsca, o których mówimy, które wrzucamy na Instagrama, które relacjonujemy, to jest naprawdę 1% tego, co my tam widzimy, więc o tym się za mało mówi, że te moje relacje z kawiarenek i ze sklepów to jest moja wyselekcjonowana droga, jakaś taka moja właśnie mapka tej Kalifornii, ale żeby to dostrzec, trzeba zignorować i przesiać masę brzydkich rzeczy. Jest tam straszna fuszerka, domy są zrobione po prostu z karton gipsu, wszystko wygląda jakby się miało rozwalić, tam po prostu czułam jak w jakiejś scenografii filmowej dosłownie, więc tak, jest jak na filmach, bo to naprawdę nie wygląda zbyt porządnie. Natomiast tutaj muszę trochę też powiedzieć w kontrze, najpiękniejsza w Kalifornii jest przyroda. Jakby to, co powinno być najczęściej podkreślane, to nie jeździć do LA i mieć super miejskie doświadczenie, bo to tak może nie być, ale parki narodowe, miałam przyjemność teraz zobaczyć co prawda tylko Joshua Tree, ale to było coś przecudownego i taki road trip po bezdrożach amerykańskich z widokami na góry i na piękną przyrodę, to jest coś zachwycającego, więc trochę odkręciłam to pytanie. Czy robiłam na tym wyjeździe coś po raz pierwszy w życiu? Przyszły mi do głowy dwie rzeczy. Pierwsza to była ceremonia herbaty, chciałam powiedzieć ceremonia kakao, ale to jest nieprawda, nie była mi na ceremonii kakao. Ceremonia picia herbaty z szamanem, coś bardzo super i bardzo w stylu Joshua Tree, więc musiałam to odhaczyć, nie będę tutaj się za bardzo rozwijać, ale to było super doświadczenie, pierwsze w życiu. Nie, dobra, trzy rzeczy wam powiem. Drugą rzeczą było prowadzenie wózka golfowego na zamkniętym osiedlu golfowym pośrodku pustyni. Nie pytajcie, jak się tam znalazłam, ale to było wow doświadczenie. Naprawdę czułam się jak na planie drugiej części High School Musical, totalnie. Przy zachodzącym słońcu palmy, góry, jakieś stawiki, no i wszędzie te pola golfowe, chaty i ja jeżdżąca tym wózkiem golfowym w kimono. Ja po prostu... naprawdę. Scena jak z filmu? Tak, to była scena jak z filmu i to było po raz pierwszy w życiu. A trzecia rzecz jest taka, że prowadziłam motorówkę. Jezus, jak o to opowiadam, to myślę, Boże, what is my life? Prowadziłam motorówkę na takim mini rejsie między kanałami w Newport Beach. To było coś. Jest. No, to było super. Prowadziłam, znaczy usiadłam za sterem, ale sam fakt, że o zachodzie słońca pływałyśmy sobie taką prywatną łódeczką po tych kanałach, patrząc na domy, które wchodzą do oceanu. To było coś takiego wow. Wtedy pomyślałam sobie, to jest życie. No i ostatnie pytanie, które pojawiało się bardzo często, bo zrobiłam sobie taki mały spoiler, zanim moja Karol przygotowała te pytania. I widziałam, że wiele osób pyta o to, czy się tam przeprowadzam i czy mogłabym tam zamieszkać. I odpowiedź brzmi, tak jak możecie się domyślać, że raczej nie. Raczej nie mogłabym tam mieszkać, bo systemowo po prostu ten kraj mnie troszkę przeraża, jeśli chodzi o różnego rodzaju formalności, o całą, nie wiem, służbę zdrowia i tak dalej. Ale kto wie, może to się zmieni. W sensie, jak teraz to powiedziałam, to zakładam, że za 2 lata będę tam mieszkać. Ale czy myślę o tym, żeby się tam przeprowadzić? Myślę o tym, żeby tam regularnie jeździć i na pewno tak będzie, bo też za każdym razem, kiedy wracam ze Stanów, jestem trochę inną osobą, no w ogóle podróże kształcą, ale jestem zawsze bardzo taka naładowana tymi nowinkami i mam wrażenie, że mogę wnosić więcej jakby takiej świeżości i inspiracji w ten otaczający mnie świat, mówiąc tak trochę górnolotnie. I mam nadzieję po prostu, że jeszcze niejednokrotnie wam o tych Stanach poopowiadam, bo jest to miejsce, które mnie woła. Bardzo chciałabym do Kalifornii równo będę wracać. Bardzo chciałabym zwiedzić całe Stany tak naprawdę. Kalifornia ma bardzo, bardzo ważne miejsce w moim sercu i cieszę się, że mogłam opowiedzieć wam o swoich wrażeniach, choć jest to tak, powiem szczerze, namiastka tego wszystkiego, tej całej magii, która się tam działa. I na koniec, jeżeli macie ochotę, to bardzo chętnie posłucham waszych opowieści o Stanach. Wiem, że jest parę albo i wiele osób, które w Kalifornii było. Każda podróż jest inna i myślę, że doświadczenie każdego człowieka jest zupełnie, zupełnie inne. Dlatego z przyjemnością posłucham o tym, jakie są wasze odczucia, doświadczenia.
czy chcecie tam wrócić, a może bardzo chcecie tam pojechać, a może mój dzisiejszy film jakoś zmienił Wasze postrzeganie Kalifornii. Dajcie znać, koniecznie odwiedzajcie mojego Instagrama, bo tam w ogóle są zapisane relacje ze wszystkich moich wyjazdów z Kalifornii. Możecie też jeszcze raz przeżyć ze mną ten czas. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Pierwszego po powrocie udało się. Ma on prawdopodobnie 45 minut, no ale może się nauczę, jak być znowu youtuberką. Dzięki i do zobaczenia. Cześć.